Konopielka to arcydzieło. Po latach 60., po Kawalcu, po Nowaku, po rozpaczach, dramatach i tragediach, raptem w nurcie chłopskim pojawił się dowcip, komizm, pojawiło się poczucie humoru. Ale i tak najważniejszy w Konopielce jest finał. Najważniejsza jest konfrontacja tego, co było, z tym, co razem z Kaziukiem nadchodziło. Nie chodzi tylko o wieś. Chodzi o relacje między nami, ludźmi, naszą kulturą, a rzeczywistością. Bo o ile bliżej mam do ziemi, jeśli używam podczas żniw sierpu? Jest w tym coś sakralnego. Klękam przed zbożem, pochylam się w jego stronę. A kiedy koszę kosą, jestem panem swojej ziemi, jestem panem swojego zboża. Robię szybciej, więcej. Ale uwaga, mam dalej do rzeczywistości. Świat nie jest już na wyciągnięcie ręki. Moje sakrum nie jest na wyciągnięcie ręki. Pracując szybciej, pracując z kosą, staje się kimś bardziej wolnym, ale także bardziej osobnym, bardziej samotnym. Dlatego całe taplary były przeciwko Kaziukowi, który ciął kosą. Całe taplary były przeciwko niemu. Dlatego Konopielka to nie tylko poczucie humoru, to dramatu ciąg dalszy. Na takich babkach klepio kosy. Ale czemu ja w ten pieniek zapatrzył się jak baran w wodę? Handzia czeka już gotowa, w ręku koszyk, w koszu jedzenie. Czas iść, rosy nie ma, słonko het stoi w pół nieba, a sobota, Matka Boska dziś patronko, do zarzynku dzień najlepszy. Ludzi idą za płotami, radość, śmiech, prawie święto, chata za chato puścieje, wszystko co ma nogi w pole idzie, tylko ja, czemu ja siedzę? Rozum marnuje, zamiast swoje drużynę w pole wieść. A temu ja siedzę, że w stodole na goździu wisi kosa prawie gotowa. Tylko wyklepać i w pole brać. Siedzę, bo nie wiem, klepać czy nie. Jeszcze nie wiem, co ja wezmę. Sierp czy kosę? Co tu dumać? Niechaj samo się przeważa. No i widzę, że mnie nogi wiodą prosto do stodoły. Co by ludzi powiedzieli na takiego, co dzisiaj by wyszedł z koso? Jakbyś taki z koso wyszedł, co by ludzie powiedzieli? Powiedzieliby, że złodziej. Jak to złodziej? No bo z koso między sierpy, toż to gorzej niż złodziejstwo. Handzia, ty zobacz, może mnie oczy zamdliło. Czy Kaziu kosę klepie? Jakby klepie. Kaziu, tu mnie Handzia powiedziała, że ty kosę klepiesz. Kaziu, może ty nie klepiesz. Może ty stukasz o tak sobie. Czy mniej więcej wiesz, co robisz? Kaziuk, to sianowanie skończone. No i co tu jeszcze do koszenia? Już wy, tatu, dobrze wiecie, co tam jeszcze do koszenia. Ej, o zbożu ty nie mówisz. Jak chcesz, gadaj, nie uwierzę. Zboże, koso! Kaziuk, będzie pośmiewisko. Zostaw kosę! Idziemy!
Kaziuk, nie. Kaziuk, nie zaczynaj. Tatu, nie szalejcie. Ty chcesz mojej śmierci, Kaziuk. Żyjcie sobie, ile chcecie. Nie podbieraj tego handzia. Czy nie widzisz, że szalony? Jemu handzia uczycielka coś zadała. Miej swój rozum. Handzia, nie podbieraj. Dobrze, że to moja żonka, nie wasza. Wy z nią nie śpicie. Handzia, podbieraj. Widzę, że czekają, churmo. Cóż to? Wojna się szykuje? Ale o co taka wojna? Czemuż mnie się z nimi kłócić? Toż my tutaj same swoje. Gdzie tu wrogi? Tato w broźnie siedzą biednie, łeb spuściwszy, a wkoło gromada. Ale nikt się nie odzywa, tylko patrzą. Z taką złością, nienawiścią patrzą. Że kosze? No i czego? Czego tak się wyraczyli? Czy ja cholera komu co ukradł? Nie choleruj przy żniwach. Czego wy ode mnie chcecie? Słuchaj, Kaziuk, zanieś kosę do stodoły, przyjdź sierpami. Co wam moja kosa szkodzi? Ty nam, Kaziuk, żniwo psujesz. Toż waszego ja nie tykam. Ale żniemy całą wioską, każdy sierpem. Jak zawsze, jak Bóg przykazał. Pan Bóg nie zakazywał kosy. Nie zakazywał, ale koso zboża się nie kosi. Koso, Kaziuk, nie wypada. Ale czemu? Wytłumaczcie czemu. Jak uwierzę, to jej Bogu, kosę rzucę i sierpem będę. Jakże takie coś tłumaczyć? To każdy wie od małego. A ja nie wiem. Ej, sąsiady, widzieli wy, jakie snopki Kaziuk wysztukował? Nie snopek, a wierzba. Snopek, bratku, ma wyglądać tak. O! To jest snopek. A czy z mojego snopka gorsza sieczka będzie? Wymyślacie różne tamto, owamto, a najważniejszego nie widzicie, że koso kosić prędzej. Prędzej. A czy o prędzej tu idzie, człowieku? A o co? Kaziuk, żeby było po Bożemu. Po co tobie ta kosa? Ty już tą kosę lepiej nie koś. Pojutrze ty lepiej przyjdź sierpem. Pojutrze? On i jutro robić wyjdzie. W niedzielę. Jak on z koso do zboża wyszedł, to już jemu nic nie święte. W piątki będzie mięso jadł? Przed krzyżem czapki nie zdejmie. Żonkę porzuci. Bez ślubu żyć będzie. Boga wyprze się. Kazimierz, posłuchaj. Żyjesz wśród ludzi, żyj jak oni. A ty modlisz się, wywyższasz. Ludzi, ja dla obrazy nie wyszedł z kosy. Czy ja wróg wasz? Czy nie sąsiad? Ja chciał prędzej pożniwować. Gada o tym prędzej, a psia mać wcale koso nie prędzej. Nie wierzcie, on łże. Jakże nie prędzej? Starczy popatrzeć na płoskę moje i Michałowe. Dokąd który dożął? Nucowy. Koso nie prędzej. Prędzej sierpem. Tak. Sierpem więcej. Michał więcej nażął. Co wy, ludzie? Chodźcie z bliska, zobaczym, kto więcej nażął. A idź. I tak nasza prawda. Ludzie, zmiłujcie się, co wy tu wygadujecie? Czy mnie rozum pomieszało? Michał więcej! Sierpem prędzej! Uże. Nasza prawda! Koso nie prędzej! Prędzej sierpem! Michał więcej nażął! Sierpem lepiej! Won! Wynocha! A wygadi! Plomite ognista ra! Plomite, ale lum! Plomite ognista!